godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak? Pomożecie? Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, naród. We, the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Widoczny za moimi plecami obiekt to oczywiście nie żadne zamczysko, żaden dwór. To po prostu przebudowana w dość dziwny sposób dawna szubienica. Warto wiedzieć, że niegdyś ten przerażający obiekt był wzniesiony tutaj z drewna, ale kiedy 20 kwietnia 1651 roku ścinano jednego ze złoczyńców, wtedy jego ciało tutaj pochowano, na miejscu, gdzie później powstała właśnie taka masywna konstrukcja. Warto wiedzieć, że ta szubienica miała specjalne podesty, gdzie wchodzono na nie i zakładano na specjalne belki stryczki. Ci, którzy mieli tutaj być tak ukarani, jak przewidywało dawne prawo, no później pozostawieni na tych właśnie powrozach przez długi okres czasu mieli odstraszać swoim wyglądem potencjalnych następców różnych złych uczynków, a warto wiedzieć, że tego rodzaju obiekty no, cieszyły się taką dość ponurą formą zainteresowania gawiedzi, która chętnie przychodziła oglądać egzekucję, tym bardziej, że przy szubienicach wykonywano nie tylko przez powieszenie wyroki śmierci, ale także zdarzało się, że przebijano tutaj kołkami serce, że dokonywano różnego rodzaju innych form uśmiercenia tych, którzy na to zasłużyli. Masywnej szubienicy nadano kształt kamiennej studni o średnicy 6 metrów. Mury tej podstawy miały wysokość ponad 3 metrów. Na nich symetrycznie rozmieszczono 4 kamienne filary, stanowiące podpory takiej samej liczby belek dźwigających stryczki. Po postawieniu murowanego obiektu kaźni już w roku 1707 przebito przy nim drewnianym kołkiem Rosinę Reselin, morderczynię własnego dziecka. Nie wszyscy złoczyńcy, którzy zakończyli swój przestępczy żywot w tym miejscu, zostali odnotowani. Niemniej znane są jeszcze inne przeprowadzone tu egzekucje. Zapewne ku makabrycznej uciesze gawiedzi podwójnego stracenia dokonano na szubienicy 16 marca 1730 roku, gdy powieszono parę zuchwałych złodziei, 20-letniego Johanna Woldenberga i wspólniczkę jego niecnych czynów Annę Seyfertin. W roku 1748 zawisła na stryczku kolejna kobieta dzieciobójczyni. Najprawdopodobniej ostatniej egzekucji dokonano w roku 1756. W roku 1909 właściciel tego terenu polecił wykopać szczątki straconych ludzi, których po egzekucjach grzebano niegdyś przy szubienicy. Stanowiły one przez pewien czas odrażającą dekorację złotniczej karczmy. Makabryczny pomysł w istocie przysporzył knajpie wielu klientów reprezentujących podobny do pomysłodawcy poziom intelektualny. W latach 1971-1975 zachowaną podstawę szubienicy przekształcono w namiastkę rycerskiego zameczku stanowiącego część ośrodka elektrowni Turów. Zapora w Złotnikach zlokalizowana jest naprawdę w miejscu pięknym, chociaż widać tutaj ślady wielu prac, które trzeba było wykonać, żeby doprowadzić do takiego stanu ten obiekt, jak widać go dzisiaj. Są
malownicze tunele, pod którymi się przeciska droga, przebiegająca zresztą po koronie tej wspaniałej budowli. Wszystkie te urządzenia, które tutaj możemy zobaczyć, one mają za sobą sporo lat, blisko 100, a więc wiek, jaki minął od czasu wzniesienia tej budowli, no wpłynął niejako na pewne urządzenia, ale te główne części tych wszystkich z takich pomniejszych form zatrzymywania wody, przelewy, to wszystko zostało w takiej formie, jak wykonano je przed, jak wspomniałem, niemal wiekiem. Oczywiście sam akwen zachęca do korzystania z różnego rodzaju łodzi, tak jak to kiedyś bywało. Niestety dzisiaj już tego możemy nie znaleźć. Po prostu niegdyś łodzie, o czym była mowa, pływały pomiędzy samą Zaporą Złotnicką aż pobliże Gryfowa, a ludzie, którzy tu przyjeżdżali, mieli do dyspozycji bardzo wiele miejsc wypoczynku. Warto porównać dzisiejszy stan tego obiektu ze starymi fotografiami i z takimi momentami, kiedy bardzo wysoki poziom Kwisy powodował, że te boczne przelewy były potrzebne i były używane. Wznoszenie zapory na Kwisie rozpoczęto w 1919 roku, natomiast elektrownię wykorzystującą powstałe spiętrzenie wody uruchomiono 20 listopada 1924 roku. Najpierw wykonano sztolnię obiegową i grodzie budowlane, zaś po skierowaniu rzeki do opływu i wykonaniu prac fundamentowych przystąpiono w 1921 roku do wznoszenia korpusu zapory, a w końcu budynku elektrowni. Planowano zainstalowanie w nim 4 turbozespołów, jednak ostatecznie zabudowano 3. Do dzisiaj zachwyca przybywających tu ludzi nie tylko sama zapora, ale także sztolnia obiegowa, przelewy i cała zewnętrzna forma wykończenia korony tamy, jak również architektura wszystkich budynków. Wysokość całkowita tej hydrotechnicznej budowli ma 36 metrów, jej długość w koronie wynosi 168 metrów, szerokość korony to 5 metrów, zaś szerokość w stopie liczy 27 metrów. Moc elektrowni to 4,42 MW. Szczególnego uroku trasie dojazdowej do zapory dodają krótkie tunele przebite w skale, przegradzającej drogę biegnącą przy zalewie. Przy jednym dostrzeżemy żeliwną sylwetkę lwa spoczywającego na kamiennej półce. Po odlaniu w Gliwicach był on wcześniej z polecenia księcia Wilhelma ulokowany w innym miejscu, co ukazuje dawna rycina. Dzisiaj metalowy król zwierząt pilnuje skały opodal wylotu tunelu przy zaporze. Nad brzegami zalewu można też znaleźć inne ciekawostki, jak choćby betonowe, indywidualne schrony wartownicze. Nad zaporą można znaleźć ciekawostki, które nie... Nad zaporą można znaleźć ciekawostki, które niewątpliwie są związane z wojną, a przynajmniej z takimi czasami, kiedy było tu niebezpiecznie. Można było spodziewać się różnego rodzaju działań, które mogłyby służyć zniszczeniu tej zapory. Stąd też za moimi plecami na takim wzniesieniu widać taki często nazywany ten obiekt bunkierkiem. Jest to no, taki po prostu betonowy schron dla pojedynczego wartownika i stąd też doskonale widać ogrom tej całej zapory, a zwłaszcza wszystkie te urządzenia, które koło niej zostały wybudowane po to, żeby wtedy, kiedy jest przybór wód w Kwisie, można było ten nadmiar boczną odnogą przepuścić. Warto podejść nawet do góry, żeby stamtąd rozejrzeć się po okolicy, chociaż dzisiaj zieleń część tych ciekawych miejsc, które można byłoby zobaczyć wtedy, kiedy nie ma liści, obejrzeć. Ale tak czy inaczej, sama zapora naprawdę imponuje swoją wielkością i fakt, że od tylu lat dobrze służy tutaj zarówno mieszkańcom najbliższej okolicy, jak i sieci energetycznej kraju. To jest bardzo ważna sprawa. Obecnie znów tętnią życiem niektóre ośrodki nad zbiornikiem złotnickim, ale sama wieś, przed laty miasteczko, z każdym rokiem wyludnia się coraz bardziej. Taki jest dzień dzisiejszy dawnego, wyśnionego przed wiekami dolnośląskiego rzekomego Eldorado, niegdyś górniczego grodu Złotników Lubańskich.